Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Monster Legends. Bez zbędnego przedłużania już zagram tę bitwę, od razu będzie po tym pack opening. Więc dobra, co by tu najpierw użyć? Najlepiej liczyć na teraz na Freeza, bo... Albo w sumie nie, dobra, Dead's Design jednak. Niestety wszystkiego się setupować nie dało. Ale... No i klasyczny set tutaj robię ataków. Jedynie nie dostanie obrażeń... Czy jakich obrażeń? Tego. Ogłuszenia nie dostanie Mr. Beast. Tak jakiś dziwny team jak na tę ligę. Same stare mitykale, ale... Ciekawe runy miał gościu, muszę przyznać. Ale tak poza tym dziwny team. Niby jakieś są runy, ale coś team bez sensu ułożony jest. No cóż, nie każdy się zna na macie gry, że zresztą to jest defensywny skład. I no dobra, atakujemy Tauntera jak zawsze. Co będzie się tutaj wpierdzielać? O! Dużo obrażeń teraz wejdzie. No, Ignacja nie może niestety wejść, bo Ignation. Niestety ma immunitkę na to. Ale to nic, teraz robię Pressing into Darkness, żeby mieć True Vision, czyli abilitkę, dzięki której podwójny accuracy mam dzięki temu. Częściej trafiam. Kolega stan nie wchodzi, bo wcześniej było ogłuszony. No i tutaj już tylko Ape Dance mi został. No dobra. Trochę się stamina pokończyła. O, ale teraz specjala będę miał. No co może być jeden z dłuższych? Chociaż nie, bo... O! Się przydało ten trik na umieranie przeciwników. I no i ten freeze raczej im tak nic nie zrobi, więc... Chociaż teraz mogę pokonać tego, no. Bardzo dobrze. Burning Star? Aha, ciekawa nazwa ataku, który nawet nie podpala, tylko tracę turę przez to. I Embedded Flame. Przechodzimy teraz do pack openingu. No, to otwieram wszystkie oprócz tych gorszych, czyli te jeden do drugich jest 14. No i dobra, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o mój komentarz. Teraz wysiedlą się wszystkie moje trafy. No, to na razie.